Dzień dobry, nazywam się Ignacy Nowodworski, to jest mój kolejny filmik. Tym razem na początku filmiku nie zobaczycie, jaki będzie efekt końcowy, ponieważ no, pracy do zrobienia jest dużo. Dzisiaj zrobimy sobie maskę na konstrukcji z balonu. Jak to zrobić? Zaraz pokażę. Teraz powiem, co jest potrzebne. Więc tak, już wiecie, że jest potrzebny balon. Balon najlepiej, żeby był dosyć spory, żebyśmy go byli w stanie nadmuchać do wielkości naszej głowy, ale też, żeby ten balon nie był napompowany do granic swojej wytrzymałości, ponieważ podczas pracy może nam po prostu pęknąć, jak to balon ma do siebie. Ale pokażę wszystko od początku. Więc tak, potrzebny jest balon, dosyć duży, albo można skleić dwa mniejsze ze sobą. Wszystko wam pokażę. Odkładam tego balona. Pokazuję dalej, co jest potrzebne. Tak. Na pewno do tego zadania jest potrzebna taśma klejąca. Szeroka. To może być taśma przeźroczysta, to może być taśma pakowa. Ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że mam szeroką taśmę, taką jak pakowa, tylko że żółtą. Więc tutaj ten żółty kolor będzie dzisiaj dominował w naszym filmiku. Więc tak, taśma klejąca. Balony, o których powiedziałem. Pewnie teraz wiele osób ma u siebie w domu jednorazowe rękawiczki. Możemy też je wykorzystać. Będąc przy tych materiałach związanych z kwarantanną, znakiem rozpoznawczym kwarantanny jest również papier toaletowy. I ten papier toaletowy będziemy w stanie wykorzystać do naszej maski, jeżeli ktoś go ma w nadmiarze. Jeżeli nie, można w tym samym celu wykorzystać gazety, cienki papier, czasem wnętrze paczki jest wyścielone takim cienkim papierem, więc każdy inny papier też się nada, nie tylko toaletowy. Tu mam jeszcze cienką, wąską taśmę izolacyjną, plastikowe kubeczki, nożyczki, duże, spore nożyczki, oczywiście pracujemy tymi nożyczkami ostrożnie. I jeszcze z takich potrzebnych rzeczy mam tutaj dwa markery, które też się nam przydadzą. Więc tak, dzisiaj robimy maskę na konstrukcji z balonu. Można ją naprawdę w prosty sposób przygotować w domowych warunkach. Więc tak, no to może wykorzystam już ten nadmuchany balon. Mam tutaj jeszcze w rezerwie pozostałe, gdyby ten mi pękł. Pokazuję, co po kolei będziemy robić. Więc tak, najpierw pompujemy balon do wielkości naszej głowy. To już mamy zrobione. Potem możemy ten balon zawinąć papierem toaletowym. Niestety, tego nie przewidziałem, że papier toaletowy może nam się rwać. Możemy stworzyć taką mumię balonową. Tym papierem musimy zasłonić całkowicie ten balon. Więc zawijamy naprawdę bardzo dokładnie. Ten papier będzie potem wnętrzem naszej maski. I ta gumowa powierzchnia balonu nie powinna być spod tego papieru widoczna. Trochę wygląda to jak śniegowa kula. Dobra. Przytrzymuję wszystko, żeby się nie rozleciało. Odkładam papier toaletowy. Jesteśmy na etapie, w którym balon mamy zawinięty papierem. To zawinięcie papierem można wykonać przy pomocy na przykład gazet, które wcześniej pogniecimy, rozprostujemy i wtedy one będą takie mięciutkie jak szmatka i będzie można ten balon, można nimi dobrze zawinąć. Jak jest taki sztywny papier, to źle się nim zawija, więc warto go pogniecić, rozprostować albo wykorzystać już pognieciony papier wcześniej przez kogoś.
Zaczynam oklejanie taśmą. Całą powierzchnię balonu będę musiał okleić dokładnie taśmą. Sporo zabawy i sporo hałasu. Przewidziałem to, że może się ta taśma zrywać. Mam tutaj dużo. I najpierw łapię papier na krzyż po to, żeby on się tutaj nie... nie rozwinął. Musimy zawinąć cały balon dokładnie taśmą, tak żeby nie było tego papieru wcale widać, tak żeby stworzyć taki kokon, takie jajo oklejone taśmą. Taśma jest przy tym bardzo dobra. Sporo hałasu, ale też sporo tej taśmy potrzeba. Widzicie, że prawie mam oklejony ten cały balon taśmą. Pozostały jeszcze jakieś małe fragmenty, które też zakleję. Niestety czasem zdarza się tak, że taśma jest przy krawędzi uszkodzona i wtedy ona się potrafi zrywać. Dlatego nie polecam prób zaczynania taśmy nożyczkami. To jest najgorsze, co taśmie można zrobić, bo ona potem się bardzo lubi rwać. Wygląda na to, że nasz balon jest prawie całkowicie oklejony. Możemy tą taśmę jeszcze podociskać. Teraz przyszła pora na jeden z ciekawszych etapów tej pracy nad maską. To będzie nasza maska. W środku nadal mamy balon. A będziemy chcieli wkładać naszą głowę. Więc musimy wyjąć balon i musimy zrobić dziurę po to, żeby tą głowę nam się udało włożyć. Musimy przedziurawić balon i najlepiej starać się to zrobić w miarę delikatnie. Nie było spektakularnego boom, bo balon jest tutaj... Wytnę w nim trochę większą dziurę. Dobra. I tym sposobem wiecie, że balon mieliśmy owinięty papierem i dopiero potem była taśma. Jakbyśmy nawinęli taśmę bezpośrednio na balon, to balon by pękł i wszystko by się nam skurczyło. A tak, to ten balon odkleił się od tego papieru i gdzieś resztki tego balonu są na dole. Ja zrobiłem tą dziurę tutaj w tej dolnej części. Teraz poszerzę ten otwór po to, żeby dało się
tą maskę założyć na głowę. Wnętrze jest wyścielone papierem toaletowym, więc jest mięciutko. Wyciąłem taką dziurę, ale oczywiście ta dziura jest za mała, żebym przełożył przez tą dziurę moją głowę. Więc zrobię jeszcze tutaj takie nacięcie wzdłuż, które pozwoli mi założyć tą łatkę na głowę. Oczywiście zakładamy ją tylko na przymiarki, bo na razie ta maska jest dosyć szczelna, nie ma otworów na oczy, więc może nam zabraknąć powietrza, więc zakładamy ją tylko na chwilę na przymiarkę. No dobrze, nacięcie mamy z tyłu, tu będzie przód naszej maski, możemy zacząć od wycięcia otworów na oczy. Możemy nawet, jak już założymy tą maskę na głowę. Tu jest jedno moje oko. Przytrzymać sobie, gdzie mamy drugie, albo poprosić kogoś, żeby nam odznaczył pisakiem, gdzie mamy oczy. To nam może dużo ułatwić. Ja to wytnę troszeczkę po omacku. Gdzieś tutaj obok tego jednego oka powinno być moje drugie oko. Więc wycinam dziurę. Jeżeli mamy jakiś nadmiar tego papieru toaletowego, to możemy sobie go powyciągać. Na pewno w którychś partiach on tutaj jest podwójnie, więc można troszeczkę tego papieru wyjąć. Mam dziury na oczy. A żeby się dobrze bawić w takiej masce, myślę, że mimo wszystko warto sobie wyciąć jakiś otwór na usta, żeby nam się po prostu dobrze oddychało podczas zabawy. Trochę tutaj zawadza mi ten papier toaletowy. O, teraz już jest znacznie lepiej. Mogę swobodnie oddychać. Widzę Was. Mamy bazę maski. Pozostaje pytanie, jak tą maskę jeszcze... co z nią zrobić, żeby była troszeczkę ciekawsza niż taki nadmuchany balon. Do tego, żeby ten kształt maski zmienić, można wykorzystać na przykład plastikowe kubki. Można też wykorzystać na przykład jakieś plastikowe butelki. Ja może tutaj dokleję nos. Ten nos najlepiej by było, jakby też był żółty, więc może najpierw go nawet troszeczkę okleję taśmą. Przyklejam ten nos do powierzchni maski. On się też powinien dobrze trzymać, żeby podczas zabawy nam się tutaj z tą maską nic nie działo. Zresztą ta maska, jeżeli jest zrobiona przy tej ilości taśmy, jest maską naprawdę solidną i wcale jak się nam znudzi, nie musimy jej wyrzucać. Możemy ją sobie odłożyć na bok, albo przerobić i na jej bazie stworzyć kolejną, którą się będziemy chcieli dalej bawić. Więc... jakiś nos jest. Pamiętacie, że jeszcze tutaj na początku pokazywałem rękawiczki i może jest pora, żeby coś z tych rękawiczek zrobić.
Te rękawiczki można by albo wypchać resztkami tego papieru toaletowego i wtedy nie bać się, że zejdzie z nich powietrze, albo takie rękawiczki można nadmuchać. Wtedy trzeba zakręcić. Zależy, jakie macie rękawiczki. Niektóre jest łatwo zawiązać, niektóre trochę trudniej. Ja tutaj tą moją, ponieważ troszeczkę się śpieszę w tym filmiku, żeby nie był za długi, skleję taśmę. Rękawiczka jest sklejona z taśmą i mogę, jak sobie przygotuję zaraz taką drugą, przygotować w zasadzie nawet nie wiem komu, no jakiemuś żółtemu stworowi, niebieskie rogi z rękawiczek. Zaklejam szczelnie rękawiczki, żeby powietrze nie uciekło. No, widzę, że przyzakładają na głowę. Troszeczkę tutaj mi się ta maska rozerwała, ale to podkleję sobie kiedy indziej. Do montażu tych rogów zrobię małe nacięcie. Po to, żeby przeciągnąć tutaj tą końcówkę rękawiczki na drugą stronę i pewnie w środku przykleić ją taśmą. Oklejam tą końcówkę rękawiczki taśmą i dosyć spory kawałek przyklejam wewnątrz po to, żeby to się trzymało. Zobaczymy, na ile to się będzie trzymać. Jak nie, to zawsze można wzmocnić to od zewnątrz. Robię kolejną dziurę. Montuję kolejną rękawiczkę. Zawsze można poprosić kogoś z rodziny, żeby wam coś przytrzymał albo lekko pomógł. Możecie się potem odwdzięczyć taką pomocą przy kolejnej masce. Myślę, że można by to jeszcze wzmocnić. Ale do przykładu zupełnie ci wystarczy. Mam nadzieję, że jestem nie do poznania, bo o to chodzi również w maskach, żeby się całkowicie zmienić. Dla tych, którzy mnie nie rozpoznają w tej masce, nazywam się Ignacy Nowodworski, pracuję w Galerii Sztuki Współczesnej i zapraszam na kolejne filmiki naszej galerii i do zobaczenia na naszym Facebooku i na naszej stronie.